Kinga Franczyk, prezeska Fundacji Tośka i Przyjaciele, działającej na rzecz osób z zespołem Downa. Pomysłodawczyni informatora Pierwsze Kroki w Gliwicach, Rodzice Rodzicom. Przewodnika skierowanego do rodziców, którzy po otrzymaniu diagnozy o niepełnosprawności dziecka nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Stworzyła grupę wsparcia na WhatsAppie. W jej ramach rodzice mogą podzielić się doświadczeniami, informacjami o lekarzach, zabiegach i kontaktach. Kiedy dowiedzieliśmy się, że właśnie Kinga jest w ciąży, jest podejrzenie zespołu Downa, to był trudny czas dla nas. Kinga zawsze była takim wulkanem energii. Troszkę pojawienie się Tośki i choroba Tośki przygasiły ją na moment, ale ona jakby wróciła ze zdwojoną siłą, ta jej energia. Kinga była pomysłodawczynią informatora Rodzice Rodzicom. Jest to taki niezbędnik dla rodziców, którym rodzi się dziecko z niepełnosprawnością. Jest dużo udogodnień albo sposobów, żeby pomóc takiemu dziecku wspomóc w rozwoju, ale na przykład trzeba było wszystko to samemu wyczytać. Czasami te przepisy są niezrozumiałe, instytucje nie zawsze są pomocne. Ten czas właśnie na poszukiwanie lekarzy czy jakichś przepisów, paragrafów można wtedy poświęcić dziecku. Mój syn, kiedy się urodził, dopiero wtedy dowiedziałam się o dodatkowym chromosomie, tak więc to był ciężki fakt do zaakceptowania dla nas. Namiary na Kingę dała nam nasza fizjoterapeutka. Kinga opowiedziała mi o grupie wsparcia. Mając dostęp do grupy, mając dostęp do ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, którzy rozumieją, mogą udzielić bardzo ważnych wskazówek, takich, których ani lekarz, ani terapeuta nie jest w stanie, to jest nieocenione. Kinga jest na pewno inspiracją, żeby jednak się wziąć w garść i ruszyć do przodu. No, ona jest stworzona do tej roboty po prostu. Na Tośkę i w tym pomogła.